Szanowni Państwo, w imieniu nowej inicjatywy Krzyżyckiego Ruchu Miejskiego chciałbym Państwa serdecznie powitać, podziękować za przybycie w ten szczególny dzień, w którym spotykamy się tutaj nieprzypadkowo, a mianowicie w Światowy Dzień Wyborów. Krzyżycki Ruch Miejski jest oddolną inicjatywą kreatywnych i doświadczonych aktywistów, społeczników, osiedlowców, przedsiębiorców, ekspertów z różnych dziedzin i branż, którzy przez ostatnie lata i wciąż poświęcają dużo czasu i aktywnie uczestniczą w życiu publicznym naszego miasta. Mamy fantastyczny sztab ludzi, kompetentnych osób, którzy nie tylko chcą, ale i wiedzą, jak zarządzać miastem oraz co należy w mieście poprawić. Ruchy miejskie, takie jak nasz, zdobywają w Polsce coraz większą popularność, coraz większe wpływy, coraz częściej zasiadają w radach miejskich. Dzieje się tak z kilku powodów, między innymi z powodu braku niezależności lokalnych polityków, podejmujących decyzje nie zawsze najlepsze dla miasta, barier administracyjnych, a także braku dialogu społecznego z prawdziwego zdarzenia. W związku z tym zmuszone są niejako do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce i my nabraliśmy przekonania i jesteśmy pewni, że jest to jedyna możliwość, aby nasze wspaniałe miasto skierować na właściwe tory. Oddając głos kolejnym osobom, zapraszam do wysłuchania kilku zagadnień z zakresu zarządzania i zakresu funkcjonowania miasta, na którym nam szczególnie zależy. Jednym z takich postulatów, o których wspomniał Piotr, jest jawność i transparentność polityki lokalnej, która opierałaby się przede wszystkim na odpowiednim informowaniu mieszkańców, informowaniu nie tylko w formie dużej ilości danych, która jest ciężko przyswajalna, ale w formie danych opracowanych, skategoryzowanych, dzięki którym mieszkańcy sami mogą wyciągać wnioski na temat kondycji miasta oraz definiować jego bolączki, a także znajdować recepty na poprawę. Jawność dotyczy także finansów, przede wszystkim finansów oraz wyników i sposobu realizowania konkursów związanych z mianowaniem stanowisk w instytucjach miejskich, spółkach. To uważamy, że jest kwintesencją mądrego zarządzania. Także wyznaczanie oraz realizacja celów, które sobie będziemy stawiać, wraz z ich ewaluacją. Nie tylko zrealizowanie celu, ale także ewaluacja drogi, w jakiej został on zrealizowany. Uważamy, że nowa jakość władz miasta możliwa jest wtedy, kiedy angażujemy mieszkańców nie tylko w dniu wyborów, ale angażujemy ich przez cały czas, pytając ich o zdanie dotyczące kwestii, które ich bolą, a także prawdziwe konsultacje społeczne, których wyniki także są brane pod uwagę przez władzę. I tutaj zakładamy także ścisłą współpracę z radami osiedla, co pomogłoby nam zbliżyć się jeszcze bardziej do mieszkańców. Kultura jest podstawą miejskiego stylu życia i fundamentem tożsamości lokalnej. Dlatego zamierzamy poświęcić jej uwagę związaną, ponieważ wiążemy ją także z edukacją mieszkańców, oraz z ich zaangażowaniem w to, co się w mieście dzieje. Także chcemy, żeby sami mieszkańcy mogli bardziej uczestniczyć w tworzeniu się kultury, a także w jej odbiorze, ponieważ czasami jest ona zarezerwowana tylko dla pewnych grup. Ja opowiem o kolejnych dwóch obszarach polityki miejskiej, która naszym zdaniem jest zaniedbana w naszym mieście. Jest to porządek i bezpieczeństwo oraz kwestie związane z mobilnością. Rozpoczynając od porządku i bezpieczeństwa, w naszym mieście brakuje gospodarza.
Widać to na każdym kroku. Wystarczy wejść na jakąkolwiek, powiedzmy, śródmiejską ulicę, na przykład Królowej Jadwigi, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Połamane krzywe płyty chodnikowe, zastawione samochodami, piesi, którzy muszą się przeciskać pomiędzy samochodami a ścianą kamienicy. Chodniki są brudne, ubłocone, oblepione gumami, często zanieczyszczone psimi odchodami. Nikt z tym nic nie robi. Zieleń jest całkowicie zaniedbana. Jeżeli już jakaś zieleń powstanie przy okazji jakiejś infrastruktury, robimy jakąś drogę, sadzimy tam ładną zieleń, wykonawca dba o tą zieleń do czasu skończenia się gwarancji i potem jest to zostawiane same sobie. Nikt o to nie dba. Służby, które powinny dbać o zieleń, o porządek, też często przyczyniają się do dewastacji. Ile mamy przykładów, gdy firmy, które mają odbierać odpady na przykład, rozjeżdżają chodniki, nanoszą na nie błoto, nikt tego nie pilnuje. Straż miejska, która powinna przede wszystkim zajmować się tego typu działaniami, totalnie nie funkcjonuje. Nie pilnuje przestrzegania prawidłowego parkowania, nie zajmuje się osobami zanieczyszczającymi, nie sprzątającymi na przykład po swoich psach. Prezydent miasta tego w ogóle nie kontroluje. Ciężko się spodziewać tego po osobie, która głównie przemieszcza się po mieście swoimi dwoma służbowymi samochodami. Potrzebujemy prawdziwego gospodarza, który będzie po tym mieście się poruszał, tak jak każdy mieszkaniec, będzie widział te problemy i będzie chciał je naprawić. My obiecujemy, że to zrobimy, bo jesteśmy normalnymi mieszkańcami, którzy na co dzień spotykają się z tymi problemami. Mamy w Szczecinie duży problem z samochodami, to znaczy od 10 lat przybywa nam samochodów. Mniej więcej prawie 100 tysięcy samochodów przybyło w ciągu 10 lat. Jeżeli nie zaczniemy dawać naszym mieszkańcom alternatywy, to niedługo utkniemy w olbrzymich korkach, takich jakie znamy z Warszawy czy z Wrocławia. Dlatego chcemy przede wszystkim dać alternatywy, zacząć równie traktować wszystkie obszary transportu. Zarówno transport samochodowy, pieszy, komunikację miejską czy rowerzystów. Chcemy przede wszystkim naprawić komunikację miejską, żeby to ona była tą główną alternatywą, a żeby komunikacja miejska była sprawna, pewna, żeby zawsze przyjeżdżała na czas, żeby była czysta i atrakcyjna dla mieszkańców, żeby ktoś, kto będzie się na nią przesiadał, nie czuł się źle z tym, że został do tego zmuszony, tylko że jest to atrakcyjna alternatywa, że dzięki temu może szybciej dojechać. Chcemy też poprawić infrastrukturę rowerową, bo to też jest silnie rozwijająca się gałęź mobilności w naszym mieście i myślimy, że może rozwiązać wiele problemów transportowych, dlatego na pewno chcemy zainwestować w nowe drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, infrastrukturę do dotrzymania rowerów. Nie zgadzamy się na taki model w słowie rewitalizacji, jaki miasto realizuje od wielu lat. To są działania pozorowane, ograniczają się najczęściej do remontu jakichś pojedynczych obiektów. Prawie zupełnie nie skupiają się na sprawie społecznej, która jest istotą rewitalizacji, a to jest w ogóle najtrudniejsze działanie, najczęściej obejmujące długi okres i przynoszące wymierne efekty i pozytywne rezultaty. Bez skupienia się na mieszkańcach, na ludziach, nie zrealizujemy celu prawdziwej rewitalizacji. Miasto zrezygnowało ze sporządzenia i uchwalenia gminnego programu rewitalizacji. To jest nowe narzędzie, które dała ustawa o rewitalizacji i w ten sposób przyznało się do tego, że specjalnie na tym nie zależy. My widzimy to zupełnie inaczej. Dla nas rewitalizacja jest priorytetem i stanowi kluczowy element spójnej, całościowej wizji miasta. Chcemy ją przeprowadzić w sposób kompleksowy, skoordynowany przede wszystkim z wszystkimi ważnymi politykami sektorowymi, które się z tym wiążą, jak polityką planowania miasta, polityką mieszkaniową, polityką społeczną, polityką kulturalną, polityką mobilności, zrównoważonej mobilności i środowiskową. Także ona będzie w naszym wydaniu, ta rewitalizacja wypracowana rzeczywiście partycypacyjnie, łącznie z wszystkimi interesariuszami, to jest trudne słowo, ale ono już weszło do obiegu, czyli wszystkimi tymi, którzy w jakiś sposób są związani, mieszkańcy, deweloperzy, inwestorzy, zarządcy, organizacje społeczne i tak dalej. To jest jedyna gwarancja sukcesu, jeżeli robimy to razem, wspólnie. I właściwie dla nas rewitalizacja jest istotnym elementem polityki przestrzennej, ponieważ w ten sposób zaczynamy realizować politykę przestrzenną nowej centralizacji, czyli powrót mieszkańców do centrum, a nie, że my wchodzimy i anektujemy coraz więcej otwartych terenów. Dotychczas w Szczecinie się realizuje model urbanistyki rozproszonej. Chcemy, żeby
w Śródmieście, które dla nas naprawdę priorytetem, było miejscem nie tylko atrakcyjnym do życia i dla aktywności różnych miejskich i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, ale rzeczywiście ogniskowało życie miejskie. Chcemy, żeby partery nieruchomości budynków były znowu aktywne i żeby to przynosi też ożywienie gospodarcze. Oczywiście nie tylko uwaga nasza będzie skupiona na Śródmieściu, będziemy mieli wiele pomysłów i programów, które będą dedykowane innym osiedlom historycznym, zdegradowanym, zwłaszcza dzielnicy Północ, od góry poczynając od północy, z Chorwin, Stołczyn, Golęcino, Włocław, Lechowa, Rzeczowo, Krabowo, ale również i do mnie na Prawobrzeżu, i Podruchy, Stara Przeliszczy, Żydowcy i Klucz. Jeszcze mamy inne pomysły, jak właśnie partycypacyjny budżet obywatelski, takie projekty, czy centra społeczne, społeczne i kulturalne na każdym osiedlu. To wszystko ma mieszkańców integrować i właśnie pomóc tej rewitalizacji. Kolejny obszar to jest właśnie związany z naszym ambitnym zamierzeniem, jakie jest uzyskanie tytułu przez Szczecin Zielonej Stolicy Europy. Jest to jeden z form działania Komisji Europejskiej, która działa na rzecz pod takim sloganem, hasłem Zielone Miasto, Miasto Dobrego Życia. I to jest konkurs, który pod koniec 2008 ruszył, ale pierwsze miasto uzyskało taki tytuł, to był Hamburg 2010, bo to zawsze jest aplikacja z pewnym wyprzedzeniem. Kilka polskich miast już aplikowało, m.in. Warszawa, Wrocław, ale jeszcze wcześniej Bydgoszcz, Toruń i Dąbrowa Górnicza. No niestety żadno z nich nie weszło do finału. My uważamy, że nam to się uda, dlatego że mamy cały program związany z działaniami odnośnie środowiska przyrodniczego i w ogóle środowiska, walki ze smogiem, gospodarki odpadami, która będzie ukierunkowana na cyrkulacyjną, właściwie zero waste, czyli zero odpadów, ta zrównoważona mobilność miejska, czyli właśnie co też poprawi stan powietrza, czyste powietrze, oszczędność wody, woda w zamkniętym obiegu, szara woda i tak dalej. Zwiększenie zasobu zieleni w mieście dotychczas niestety, mimo że jest marka, strategia marki Szczecin Planting Garden, to zasoby zieleni się kurczą, bardzo dużo zieleni jest drzew jest wycinanych i krzewów, każdy park realizowany to jest betonowanie i również budowa zielonej infrastruktury i wykorzystywanie też technologii smart właśnie w takich prośrodowiskowych działaniach, teraz są nowe, takie innowacyjne, na przykład drzewa, smuchu, które bardzo pochłaniają zanieczyszczenia i w ogóle miejsca nie zajmują, są świetne i jeszcze są energią zasilane ze słońca. Także są takie innowacyjne pomysły, my to wszystko będziemy wykorzystywać. Natomiast jak już uważam, że jesteśmy uprawnieni do tego, żeby uważać, że nam się uda, bo taki mamy program. Natomiast ten cały konkurs ma na celu nie tylko trzeba udokumentować oczywiście istotny wkład i działania podnoszenia standardów środowiskowych i podnoszenia jakości życia mieszkańców, ale również trzeba być takim modelowym przykładem dla innych miast. I potem jest całe spektrum działań, takie miasto, które ten tytuł uzyska, jeździ po Europie i przedstawia te osiągnięcia pomodelowe innym miastom i to jest niezwykła promocja miasta, która przynosi profity, także wzrost turystów i konkretne finansowe korzyści. Także uważamy, że to rzeczywiście będzie budowało silną markę Szczecina jako miasta zielonego. Drodzy Państwo, mieliśmy przyjemność zaprezentować Państwu kilka z wielu zagadnień, jakimi zajmujemy się od wielu lat i jakie uważamy za szczególnie istotne w dalszych pracach naszego zespołu, a także w zarządzaniu miastem. Zachęcamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych, naszej strony internetowej. Będziemy tam odsłaniać kolejne punkty naszego programu. Będziemy rozwijać też te punkty, które dzisiaj były przedstawione. Zachęcamy również wszystkich chętnych, bardziej mniej aktywnych mieszkańców, osoby zaangażowane do współtworzenia, konsultowania tego programu, także dołączenia do nas. Nie jesteśmy grupą zamkniętą. Chcielibyśmy, żeby była to grupa, która integruje i łączy wiele środowisk i tak jest w tej chwili. Dziękuję za uwagę i czekamy oczywiście na pytania. Państwo jesteście na razie osobami, które już się zdeklarowały, że będziecie kandydować, czy na razie nie myśleliście na ten temat, jeżeli chodzi o wybory samorządowe i listę do Rady Miasta? Jako Szczeciński Ruch Miejski oczywiście będziemy kandydować do Rady Miasta, jesteśmy zdeklarowani, co nie oznacza, że wszystkie osoby, które ten ruch współtworzą, również będą kandydować. Macie takie plany, żebyście chcieli wystawić kandydaturę we wszystkich okręgach, czy...? Tak, zdecydowanie. Ile osób w tej chwili ten ruch cały ruch tworzy kilkadziesiąt osób, jest nas około 40 osób, ale tak jak mówię, to nie jest zamknięta grupa i zachęcamy oczywiście wszystkich do dołączenia.
Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękuję serdecznie.